Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty Puzzle CAD 3D, czyli kolejny odcinek w tej serii. Troszkę była dłuższa przerwa w nagrywaniu, bo troszkę gardełko mi coś w formie nie było ostatnio, ale mam nadzieję, że już się to poprawia i będzie wszystko ok. Ale mimo wszystko w tym odcinku będę się starał mówić jak najmniej, dlatego mamy na ten odcinek trzy elementy. Tutaj musiałem jeszcze poprawić wpisy dotyczące wstawki. Uprzednio był jeden wpis, teraz pojawiła się wstawka tylna, lewa i prawa. Wynikło to z tego, że zamodelowaną jedną część musimy wykonać odbicie lustrzane. No i wtedy będzie wszystko w komplecie, dlatego nawet tego nie pokazuję. To jeżeli ktoś będzie sobie to złożenie próbował zbudować, to każdy sobie spokojnie ten element zrobi. Dokończymy dzisiaj to złożenie, uzupełnimy kominem i kopułką oraz zrobimy płytę boczną. Elementy są bardzo proste, dlatego akurat na tę sytuację są one w sam raz. Zatem przechodzę do szkicu. Zaraz coś sobie tu ustawię jeszcze, bo mi manipulator chodzi nie do końca tak jak chce i lecimy. Zatem zaczynam od osi konstrukcyjnej. Troszkę mi się rozminęła, ale sobie zaraz już zwiążemy. I tutaj dosłownie od zera wyjdziemy. Będziemy mieli tutaj element gwintowany. Tu zrobimy tak, podcięcie gwintu. Tu wyjście i skończymy sobie tutaj pewnym łukiem, zrobimy tu wspólne. Tutaj możemy ustawić od razu styczność. Teraz to sobie wyprostujemy. To co mi tutaj zalega, to sobie utnę. No i teraz możemy sobie narzucić wymiary. Zatem teraz średnica. Tu będziemy mieli gwint M4. Teraz to podcięcie będziemy mieli na wymiar 3 mm. Teraz wysokość niech będzie stąd tutaj całkowita 6 mm. Tutaj sobie jeszcze ten fragment podciągniemy odrobinkę. Teraz to będzie 0,8 mm. Możemy sobie zrobić na przykład wysokość teraz całkowitą. Wysokość całkowita wynosi 16 mm. I teraz jeszcze ten fragment tutaj wynosi 4 mm. No i tu już będziemy mieli komplecik. Widzimy, że szkic został, zmienił swoją barwę na czarną. Oznacza to, że jest całkowicie zdefiniowany, wszystkie wymiary są nałożone. Teraz tutaj jeszcze wymiary są widoczne w całości, w całej okazałości. Możemy ewentualnie tutaj krawędzią domknąć szkic, przejść do operacji. Dodanie przez obrót, to akceptujemy, jest ok. Zaznaczamy oznaczenie, czy wybieramy oznaczenie gwintu. Startujemy stąd, gwint maszynowy M4 do następnej, czy 22 widzimy średnicę wewnętrzną, czyli też tak jakbyśmy mieli średnicę rdzenia śruby, stąd też ten wymiar podtoczenia, który tam przedtem był pokazany. Akceptujemy, dodamy sobie tutaj jeszcze sfazowanie, dajmy sobie to sfazowanie o wartości, niech będzie 0,5 mm. I ten detal będziemy mieli gotowy. Zatem zapiszemy i część będzie się nazywała kopułka. Także taki bardzo prosty tutaj element. Zamykamy. Idziemy do kolejnego elementu. Też sobie ściągę otworzę. I tutaj będziemy mieli teraz komin. Też będzie to element obrotowy, bardzo prosty. Zatem zaczniemy teraz znowu od osi konstrukcyjnej. Startujemy sobie gwint, standardowo będzie tutaj w tym przypadku również M4 i sobie znowu zrobimy tu podtoczenie i teraz będziemy mieli kilka takich stopni zrobionych, raz, dwa, trzy, fazowanie tak, no i możemy sobie tutaj od razu już domknąć. I znów wyjdziemy sobie tu od średnicy M4, tu teraz średnica 3, teraz wysokość tutaj wynosi w tym
miejscu 6 mm. To się troszeczkę mi rozjechało, ale nie jest najgorzej. Teraz zwiążemy sobie ten wymiar o wartości tutaj pół milimetra akurat dałem. Jeszcze raz, bo mi się teraz układ zmienił. Coś mi się to obraca nie w tą stronę, co trzeba. Zaraz jeszcze raz sobie to. Ok, dobra, teraz już jest dobrze. Zatem to sobie przeciągnę i teraz lecimy tutaj po kolei. Zatem teraz ta wysokość to 6 mm. Niestety nie chcę mi tutaj do końca skalować. To zrobimy sobie tutaj. Zatem teraz długość, tylko źle złapałem. Wysokość całkowitą wynosi 29 mm. No i teraz spokojnie będziemy sobie mogli tutaj dalej budować element. Tutaj mamy teraz średnicę 12 mm. Teraz ta wysokość stąd do tego punktu wynosi 11 mm. Przesuniemy sobie ten wymiar tu dalej. No i tak po kolei sobie teraz te wymiary będziemy tutaj dodawać. Teraz tutaj będzie 16 mm. Do kolejnego tutaj przełamania będzie 20 mm i to będzie wszystko. Teraz dodamy sobie średnicę. Tutaj będzie 16 mm i na samym końcu będzie 20 mm. To mamy wszystko gotowe, związane. Zatem możemy, a w sumie to możemy sobie dać tutaj nawet to 0,8, nie będzie w niczym przeszkadzało. To mogę sobie przesunąć, to sobie tutaj też jeszcze wyciągnę, aby wszystkie wymiary w całej okazałości były widoczne. Wychodzę ze szkicu, operację obracamy i wykonujemy tutaj jeszcze jedną operację związaną z otworem. Wybieramy kreator otworu, zrobimy sobie na pozycji, tutaj znajdziemy sobie ładnie środek i teraz typ, rozmiar wiertła nie 8,5, a 8, taki wymiar potrzebuję i na odległość 15 mm, tak jak jest akurat w tym miejscu zaznaczone. Akceptuję i teraz zrobimy sobie kilka cech dodatkowych, czyli oznaczenie gwintu tutaj M4 do następny gwint maszynowy. Akceptuję, zrobimy sobie teraz tutaj sfazowanie. Sfazowanie pół milimetra, tak jak było to poprzednio. I jeszcze sfazowania 2 po pół milimetra w tym miejscu i w tym miejscu. Na tej kopułce nie dałem w tym miejscu również sfazowania półmilimetrowego, czyli tam trzeba będzie sobie to sfazowanie jeszcze dodać, oczywiście kto tam będzie chciał. Akceptujemy i jeszcze sfazowanie teraz tutaj wewnętrzne, ale teraz będzie na wymiar 1 milimetra. To jest to i kilka sobie damy promyków, żeby te przejścia były takie łagodniejsze. Czyli sam sobie damy w tych czterech tutaj miejscach, które są. Dobra, i zamiast 10 damy 1 mm. Akceptujemy. No i w ten sposób mamy taki śmieszny komin. Dobra, zapiszemy sobie go jako komin. Dobra, to to jest. I przechodzimy do kolejnej części, czyli tak zwanej płyty bocznej, jak mam tutaj już w zespole 01, czyli już można powiedzieć, że coraz bliżej. Zaczniemy sobie tą płytę budować tutaj od zera. Załóżmy, że będzie w tym miejscu i tutaj nic specjalnego, jakiegoś takiego się nie dzieje. Prosty element, który w ten sposób zaczyna tutaj swoją mieć historię, przygodę. Czyli teraz tak, długość całkowita 145 mm, wysokość 24 mm, teraz ta wysokość 12 mm. Tutaj możemy sobie nadać wiązanie źle, poziomo, aby było już tutaj ustalone. I możemy sobie teraz nadać długość
tego elementu na wymiar 75 mm oraz tutaj sobie dajmy, niech będzie dla przykładu do kąta 25 stopni. OK. I teraz sobie wyciągniemy niech będzie symetrycznie od płaszczyzny na wartość 3 mm. No i mamy teraz taki fragment blachy, z której powstaje ta płyta. I teraz musimy przejść do otworowania. Będzie tych otworów bardzo dużo. Zastanawiałem się przez chwilę, jak to tu w materiale pokazać. I po prostu stwierdziłem, że oprócz pewnych otworów, które będą w drugim podejściu wykonywane, wszystkie pozostałe naniesiemy teraz w tym miejscu. I będzie to na zasadzie tutaj rzutowania punktów i kolejnego wymiarowania. Wynika to z tego, że tych punktów będzie dużo, a po prostu w ten sposób, jak będę je oznaczał, to myślę, że każdemu będzie z materiału łatwiej sobie fragmentami zatrzymywać i te punkty wyłapać, zwymiarować i w ten sposób przechodzić do kolejnych. No nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, ale takie akurat w tym momencie mi przyszło. Tu teraz dam warunek pionu. Mniej więcej każdy będzie widział, co w którym momencie robię, i stopniowo na każdy pakiet tych punktów będę teraz nadawał wymiary. Wszystkie wymiary wszystkich punktów będą szły z zera stąd, więc po kolei będę te wymiary tutaj nadawał. Będę to odsuwał tak, żeby to było w miarę widoczne, więc myślę, że nie powinno być z tym problemów, a gdyby były, to najwyżej jakoś się to będzie wtedy precyzowało. 13 i teraz ten wymiar tutaj 18. I teraz od tej strony dla tego punktu będzie to wymiar 4. No i niestety już mi coś zaczyna ten głos siadać. Teraz dla tego punktu 7. 15 tutaj będziemy mieli 25 i do tego punktu będzie 30 35, i jeszcze potrzebujemy teraz wymiaru w ten sposób o wartości 10 mm. No i mamy tutaj pierwszy fragment, pierwszy etap punktów. Przechodzimy teraz do etapu kolejnego. Będzie to teraz tutaj jeden punkt. Wysokość znowu tutaj od zera damy sobie 13,5. Natomiast tutaj od prawej krawędzi, od zera, będzie to wymiar 55. Także to jest to. Przechodzimy, źle mówię, 45. Sobie patrzę tutaj, dobra. Także to jest teraz ten punkt, i teraz będzie kolejny pakiet punktów. Będzie tych punktów znowu 4. Tu zwróćcie uwagę, jak tutaj szukam wiązania pomiędzy tymi punktami. Czyli teraz tak, te dwa punkty poziomo, te dwa punkty poziomo, te dwa dolne punkty poziomo z tymi punktami na wymiar 10 mm poziomo, i te dwa na wymiar z tymi na wysokości 13 mm poziomo. I teraz wystarczy, że nadam tylko wymiary od zera w kierunku minus x. Czyli dla tego wymiaru będzie teraz 55. Dla tego punktu 65, dla kolejnego 75, czyli dla tego 75 i dla tego 85 i 85,5. Dobra, także to już jest. I teraz idziemy na
kolejny etap punktów, które będą się tutaj na tej wąskiej części znajdowały. Będzie to punkt raz, znowu dwa. Tutaj te ze sobą będą poziomo i dwa punkty, które będą ze sobą pionowo. No to po kolei teraz lecimy. Wysokości 5 i 7. Czyli teraz tak, ten punkt będzie 5. Te dwa punkty będą ze sobą poziomo, wysokość 7. I teraz, jeżeli chodzi o wysokość, wiązanie tych punktów będzie pionowo i wysoko, pozycja od zera tego punktu 3 mm jest ok, i dla tego drugiego punktu 9 mm jest ok. I teraz odsunięcie, tym razem od lewej krawędzi dla tych dwóch punktów 5 mm. Te są związane, natomiast dla tych trzech będziemy znowu iść od prawej tutaj na dół teraz. Czyli tutaj będzie 108. Dlatego, jeszcze raz, tu od zera dla tego punktu będzie 116. I dla ostatniego punktu w tym momencie będzie 126. Także tak to będzie w tym momencie wyglądały te punkty, które zostały tutaj oznaczone. I w tym momencie możemy przejść do wykonania tutaj otworów. Pozostaną nam jeszcze później do zrobienia 6 jeszcze dodatkowych otworów. Zatem wychodzimy, kreator otworu, wiercony rozmiar wiertła zamiast fi 8, wybieramy fi 3,4 mm i przez wszystko. Tym razem pozycję zaznaczamy na tej ścianie, hop, i w ten sposób wszystkie otworki sobie tutaj w ten sposób zaznaczam, tak aby wycelować sobie tutaj we wszystkie punkciki. Tutaj być może ktoś zauważył, że te cztery otwory, które są blisko zera, czyli tutaj ten fragment bez tego, tutaj i te, można by zrobić szykiem, tylko tyle, że gdyby w razie W były potrzebne jakieś przeróbki, to w ten sposób stwierdziłem, że a zostawię, bo tu na dobrą sprawę wiele ten szyk nie da, a i tak trzeba tych otworów troszkę tutaj porobić. Dobra, także to już jest. I teraz robimy kolejną paczkę otworów. Znowu robimy szkic, niech będzie, że na tej ścianie. I zrobimy sobie teraz konstrukcyjne trzy osie. Tutaj również można zastosować szyk, ale już zrobimy to w ten sposób, tak jak to było dotychczas. Niech to będzie ten odcinek taki wyjątkowo, można powiedzieć, mało skuteczny. No ale czasami takie sytuacje też się zdarzają, dlatego nie szukajmy tutaj w niczym problemu z tego tytułu specjalnie. 35 i tutaj niech będzie również 35. No i teraz, żeby coś było faktycznie tutaj jakaś wartość dodana, to pamiętajmy, że jeżeli powtarzamy wymiary i z jakiegoś powodu nie robimy szyku, a właśnie wymiarujemy te same powtarzające się cechy, to na przykład zamiast powtarzać ten sam wymiar i pisać go cały czas, wiedząc, że nawet przy zmianie ten wymiar również będzie ulegał zmianie, to możemy sobie postawić znak równa się i użyć pierwszy już nadany wymiar, który będzie powtarzany. On wtedy przyjmie oznaczenie jakby kolejne, pod którym występuje nazwa, czy jakby zmienna tej wartości tutaj w modelu. I w momencie, jak sobie to zaakceptujemy, no to pojawi się znak sumy w kolorze czerwonym przed wartością liczbową wymiaru. Oznacza to, że wymiar jest automatycznie dostosowywany. W momencie, gdy tu zmienimy na przykład wartość 20 mm, to zostanie to odświeżone i ta wartość również się nadpisze.
Jeżeli chodzi o tą zmienną, o której powiedziałem, zmienna wymiaru, która jest również tutaj widoczna w okienku operacji na wymiarze, ta sama wartość dostępna jest również w module równania. Wszystkie wymiary ze swoimi zmiennymi są dostępne, dlatego gdybyśmy chcieli zrobić jakąś automatykę, wprowadzić jakieś działania, możemy na tych zmiennych tutaj poruszać się, posługiwać się nimi i w ten sposób sobie również działać. Jeżeli chodzi o wykorzystanie równań zmiennych globalnych i wymiarów, to u mnie na kanale jest pełno, może nie pełno, ale jest kilka odcinków, w którym pokazuję, w jaki sposób korzystać z tego modułu. Zobaczcie, szczególnie na samym początku moich filmów, kiedy zaczynałem nagrywać, taki odcinek z uniwersalnym kołem, potem bodajże około 80, tam chyba 8 odcinka, coś takiego, będzie też materiał w postaci jakby takiej zapowiedzi, czy też takiej reklamy artykułu na stronie Solidmania. Także też zapraszam tam zobaczyć, gdyby kogoś to interesowało, użycie tego modułu. Bardzo czasami potrafi ułatwić życie. No i teraz sobie tutaj znowu te dwa otwory wykonamy. Tutaj skorzystamy z relacji symetryczności. Dzięki temu łatwiej będzie nam spozycjonować te otwory względem tych trzech osi konstrukcyjnych, które sobie tutaj ułożyliśmy. I teraz podobna śpiewka, ponieważ rozstaw tych otworów wynosi 10 mm. Zatem możemy sobie zrobić to teraz w ten sposób i wykorzystać to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli dla tych punktów znowu równa się, dajemy tą wartość, akceptujemy i gdybyśmy tutaj jakąś edycję robili, no to w takiej sytuacji również będą te wymiary się aktualizowały automatycznie. I tak samo teraz robimy w tym miejscu, równa się, nie wykorzystujemy ten pierwszy, akceptujemy. I teraz wszystkie te otwory, które tutaj powstaną, one są na tej samej wysokości, ale jak wiemy, na razie te dwa otwory względem tych pozostałych znajdujących się, czy też związanych względem tych trzech osi konstrukcyjnych, są względem siebie na razie niezależne. No to powiedzmy, że możemy zaznaczyć je w ten sposób i nadać warunek poziomy jako relacje. Ale na dobrą sprawę, ile musimy użyć punktów do tego, aby to wiązanie mogło zostać użyte przy jak najmniejszej ilości. Oczywiście wystarczy, że wybierzemy po jednym punkcie z każdej pary, ponieważ już mamy warunek symetryczności, która nam ten drugi punkt będzie automatycznie pilnować. Dlatego wystarczy, że tylko te trzy punkty sobie wybierzemy i je zwiążemy poziomo, wszystko się ładnie dostosuje. Oczywiście, jeżeli ktoś sobie zaznaczy, wszystkie sześć wybierze, nic się nie stanie, również sobie może zrobić w ten sposób i będzie ok. I teraz zobaczymy sobie wymiar tutaj na wysokość i to jest 3,5 mm. I w ten sposób mamy wszystkie punkty związane. Możemy przejść do otworowania. Kreator otworu, tak jak to było poprzednio, pozycje, średnica jest dokładnie ta sama, czyli tylko zaznaczamy punkty. No to rzeczywiście można było zrobić tylko jedną oś konstrukcyjną, zrobić dwa otwory, a pozostałe wykonać szykiem. Także ktoś może sobie ewentualnie w ten sposób to wykonać. To ukryjemy i pozostaje nam tu jeszcze jeden bardzo mały, prosty zabieg. W tym celu wykorzystamy sobie szkic, który tu zrobiliśmy, ale utworzymy nowy szkic. Natomiast konwertujemy sobie te trzy osie konstrukcyjne po to, w sumie, na dobrą sprawę nie musimy. Na dobrą sprawę nie musimy. Wystarczy, że sobie zrobimy tutaj teraz łuk, zaznaczymy w ten sposób i zrobimy znowu tych łuków tutaj trzy na każdej z tych osi konstrukcyjnych i pomimo, że tych osi konstrukcyjnych sobie nie zrzutowaliśmy, to i tak możemy wykorzystać widoczność tego szkicu do tego, aby środki tych łuków związać z tymi osiami konstrukcyjnymi, pomimo, że one są jako widoczne z tamtego szkicu, a nie są zrzutowane na obecny szkic. Nie ma to tutaj przeszkód. Można sobie w ten sposób osie konstrukcyjne utworzone jeden raz wykorzystywać w dalszej budowie naszego modelu.
również w innych sytuacjach. Inne relacje, ponieważ one są ze sobą, będą takie same, można sobie ustawić jako może nierówne, a równe. Dobrze było. Czyli w ten sposób. I teraz jeszcze sobie nadamy tutaj wiązanie z shiftem i sobie oznaczymy głębokość wcięcia. I ta głębokość będzie tutaj na wymiar 3 mm. Dobra. I teraz jeszcze, no i promień. Promień wynosi 6 mm. Dobra. I teraz jest wszystko ok. I można by powiedzieć, że teraz na każdy, powiedzmy, na każdy łuk powinniśmy nadać te same wymiary. No bo tutaj nie mamy jakby możliwości skorzystania do tego, aby one się nam tutaj fajnie jakby dostosowały. Możemy dalej kombinować z relacjami, ale jeszcze możemy sobie zastosować nową oś konstrukcyjną o nieskończonej długości, którą narysujemy sobie tutaj poziomo. I teraz możemy sobie nadać tutaj warunek styczności i w ten sposób wykonać teraz styczność do pozostałych. I teraz jak sobie zobaczycie, dzięki tym narzuconym relacjom, które zostały, czyli związaliśmy środek łuku z istniejącymi pionowymi osiami konstrukcyjnymi oraz narzuciliśmy warunek równości, czyli bierze nam pod uwagę wartość promienia jednego łuku i wykorzystujemy styczność, no to w ten sposób mamy już zdefiniowane wymiary każdego z łuku. Wystarczy nam w tym momencie to wszystko, co tutaj utworzyliśmy. Możemy wyjść ze szkicu i wybieramy wyciągnięcie wycięcia i teraz wskazujemy obszary. Tutaj na początku będzie w ten sposób widać, ale teraz sobie jeszcze raz wyczyść i o, wskazujemy teraz obszary. Jeden, drugi, trzeci. Pomimo, że nie zamknęliśmy szkicu, to program tutaj jest w automacie, będzie w stanie nam wykryć obszary zamknięte tak, aby można było te wycięcia tutaj wykonać. Wykonujemy podgląd, widzimy w jaki sposób zachowa się materiał, co zostanie usunięte. Akceptujemy i w ten sposób mamy wycięte te wykonane łuki. I jeszcze co tu mogę zmienić? Mogę to ukryć i jeszcze w operacji zamiast na odległość mogę przez wszystko kierunek drugi oczywiście jest niepotrzebny. W ten sposób modyfikujemy, akceptujemy i tutaj mamy ten temat gotowy. I jeszcze ze spraw kosmetycznych, które tu pozostały, to mamy zaokrąglenia 2R20 dla tych dwóch krawędzi, czyli to mamy to. Tutaj mamy teraz zaokrąglenie dla tych łuków, które tutaj zrobiliśmy, a w zasadzie ostrych krawędzi, które tutaj pozostały, dlatego to sobie teraz wykonamy tutaj zaokrąglenie R2 i to będzie to. I jeszcze to, co tutaj pozostało do końca, to wykonanie sfazowania, czyli tu sobie zrobimy sfazowanie 2 mm. Dobra. I na sam koniec pociągniemy sobie jeszcze sfazowanie, w zasadzie tu chodzi albo o zatępienie krawędzi po całej tutaj, po tej górnej ostrej krawędzi i to będzie, niech będzie 0,5 mm, tak aby było lekko przejechane po prostu. I w ten sposób byśmy sobie ten element skończyli. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Gdyby się coś okazało, że zostało pominięte, to nastąpi uzupełnienie oczywiście, tak jak zawsze o tym wspominam. Zatem na tym będzie tutaj koniec. Zapisujemy jako płyta boczna. Tak tu było? Jeszcze raz sobie sprawdzę. Płyta boczna, dokładnie dwa takie elementy będą potrzebne. Zapisuję, no i element jest gotowy. Dobra.
Przejdziemy jeszcze na stronę firmy SolidExpert w ramach podziękowania za możliwość korzystania z programu SolidWorks i zachęcam do zapoznania się z innymi rozwiązaniami, z innymi programami, które są w inżynierii w różnych dziedzinach stosowane, czy to do projektowania, oprócz modelowania, do projektowania elektroniki na przykład, ewentualnie inne narzędzia do symulacji obliczeń numerycznych itd. Mam nadzieję, że następny odcinek również będzie troszkę żywszy, że gardło wróci do pracy tak jak trzeba i, no i będzie mi po prostu łatwiej mówić. Zatem dziękuję za uwagę, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku.